Witam. W Krakowie Łukasz wynalazł sposób, by poskromić Roxanę, fankę ostrego hamowania, na jej 26. lekcji. Możemy go dać tyłem do kierunku jazdy. Będzie miał bezpieczniej. Teraz to musi iść tam. Tak. Tam są takie... Wiem, wiem. Dobra. Dzieciątko w miarę na sztywno, tak żeby pas był w miarę jak najbliżej części ciała. Kursantka jest mamą 2-letniego Igora. Ta jazda więc będzie mocno edukacyjna. Zamykamy, sprawdzamy. Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Dobra. No to sobie teraz możesz przygotować swoje miejsce. Sprawdźmy. Oskubany, zamontowany jak tralala. No i jedziemy teraz. Spokojnie wyjeżdżamy. Masz tak jeździć dzisiaj, że ten Igor ma nie zapłakać. To jak już zwymiotuje, to już dyskwalifikacja. Wytyczne czytelne. Ja pierdziele. Ja pierdziele. Straszy mnie to dziecko? No, gorzej, bo mnie straszy. Ja nie wiem, czy ci tu nie zejdę. Igorek od razu zareagował na twoje hamowanie. Ja no nie wiem, czy wszystkim kursantkom takiego dzieciaka nie będę montował. Oj, oj! O, ja pierniczę. No teraz to dziecko to się chyba postało nawet. To inne dziecko. Jedynka. Podjeżdżamy pod skrzyżowanie. I pojedziemy sobie w prawo na skrzyżowaniu. Czyli zwalniasz. Bożeż ty, kurde. Dziecko ci płacze. Mi płacze, czy tobie płacze? Ja jakbym jechał, to ani wyraz nie zapłakało. No. Może za szybko jedziemy, dlatego płacze. Ale bo do dziadka chcę. Do dziadka. A ja dziadka za chwilę. Sprze, sprze. Ło. Ło. Widzisz, jak się uspokoi, jak ładnie wyhamowała? Mhm. Nie ma nikogo na przejściu? Rozglądnęłaś się? Już, bo się skupam. Czy co zrobiłam? Czy się rozglądnęłaś? Roxana chce nam się płakać, patrząc na to, jak jeździsz.